Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, zapraszam serdecznie na e, analizę partii naszego super polskiego arcymistrza Jana Krzysztofa Dudy. E, gra tutaj kolorem czarnym z szachradijem Mamediarowym. E, partia jest rozgrywana w Chorwacji tempem: 25 minut plus 10 sekund na zawodnika. E, Partia jest rozgrywana na żywo. W poprzednich filmach mówiłem, że to są szachy online. Pomyliłem się, faktycznie grają tutaj panowie na żywo. Fajnie. W końcu szachy face to face. Zapraszam serdecznie. Podpowiem tylko, że Mamediarow jest, przypomnę, bardzo agresywnym zawodnikiem po ruchu, nawet D4. Co jest na pewno ciekawe dla wielu osób. Skoczek na F6, C4 ze strony białych. I tutaj Janek zagrywa posunięcie E6, licząc może na obronę Nimcowicza. Skoczek zagrywa na C3, ale zmienił zdanie i zagrał po prostu D5. Zwyczajny gambit hetmański, zwyczajny i niezwyczajny, można powiedzieć. Normalna sprawa, i teraz no, szeroki wachlarz możliwości, oczywiście, wybrania tutaj wariantu. Można i Skoczek F3, goniec G5, i tak dalej. Można wybić, można zagrać E3. Różne możliwości są, można poprze poprzez G3 próbować pewnie grać. Białe postanowiły zbić tutaj na D5. Pionek wybił na D5 i koniec G5. W taki wariant wymienny w gambicie hetmańskim. No i, no i gramy dalej po prostu. Tutaj plan białych jest taki, aby próbować grać na przykład na skrzydle hetmańskim. Z kolei czarne często uderzają w centrum skoczkiem w pewnym momencie. No ale tutaj na razie C6 spokojny ruch. Tutaj formacja pionów wygląda solidnie to jest naturalna sprawa. I hetman C2. Teoretyczne posunięcie, które nie wpuszcza skoczka tutaj na E4 w tym momencie. I Janek od razu wykorzystuje ten fakt, że jeszcze figury lekkie nie zostały wyprowadzone i wygania tego gońca. To jest wszystko normalne. Goniec H4, goniec E7. Wszystko dzieje się w sposób naturalny. Pionek idzie na E3. Szybka rozzada ze strony Janka oczywiście i goniec na D3. Tu już nie patrzy goniec na tego pionka na H7, więc jest w porządku. Wieża E8. To są ważne posunięcia, bo czasami grozi taki ruch jak skoczek E4, bo powiedzmy, no tutaj skoczek zagrywa na E2 w tym momencie. Jeżeli skoczek zagrałby na F3, to ten skoczek może na E4 by groził. Chodzi o to, że, no może pokażę. Powiedzmy, bo skoczek F4, F3, przepraszam, skoczek E4 bardzo fajnie działa z tego względu że po wybiciu wybijamy hetmanem i ten punkt jest bardzo dobrze tutaj broniony przez pionka więc to jest wszystko w porządku szczególnie w tych strukturach skoczek z reguły wędruje na pole e2 skoczek zagrywa na h5 od razu co jest zaskakujące powiedzmy ale wymusza to wymianę tego gońca i posunięcie H3. Oczywiście można było tu też zrobić krótką roszadę. Grać sobie dalej z planem na przykład F3 do E4. I tak dalej, i tak dalej. Skoczek zagrywa na F6. Ja sobie zdaję sprawę, że troszeczkę szybko mówię i analizuję te partie. Lecz to są takie teoretyczne ruchy. Myślę, że mocno nie ma co się w nie zagłębiać. Ale jesteśmy teraz w takim punkcie. Można powiedzieć, no nie kur... Kulminacyjnym w jednym, w jednym sensie też, bo tutaj Mamedyarov ma do wyboru na przykład zrobienie krótkiej roszady lub długiej roszady, co jest też istotne, i co zrobić? No, Zwykle agresywny zawodnik wybierze, wiadomo, jaką drogę w tym, w tym, w tym wariancie. Otóż Mamedyarov zagrywa długą roszadę. I powiem Wam od razu, że to jest zły ruch. Janek po tym posunięciu ma przewagę. <laughs> Przepraszam na no mocniej, jak można. Powiedzieć, że Janek ma przewagę, skoro nie wyprowadził jeszcze figur lekkich. Dziwne, prawda? Silnik tu się, silniki tutaj prawdę powiedzą. Minus 0,82 po długiej roszadzie. Dlaczego? Dlatego, że te piony są tutaj szybsze niż te pionki. I pokazuję, jak to wygląda. Sam kiedyś w ten sposób, podobny sposób zagrałem białymi i omal, że nie przegrałem partii. Tutaj posunięcie a5 następuje. Bardzo dobry ruch i szybki przede wszystkim za chwilę b5 pójdzie moi drodzy. G4. Mamedyarov w swoim stylu próbuje tutaj sztuczek na tym skrzydle. No i oczywiście b5. Bardzo groźnie to wygląda. Oczywiście taki ruch trzeba na b4 bardzo uważać, bo skoczek a4 może nas tu przyblokować, przyblokować pole c5. Dużo się może jeszcze zadziać. Skoczek zagrywa na g3. Widzimy, że te figury planują tutaj wejść na pole F5. To trzeba też przygotować tak na hura. Oczywiście, tymi pionami nie da rady pójść, bo tu skoczek zawsze na G4 może zbić ewentualnie goniec. No więc, przygotowywanie tutaj ataku. Skoczek A6. Bardzo dobry ruch rozwojowy. W końcu, goniec nie musi być wyprowadzony. Oczywiście, on tutaj i tak się dobrze sprawuje. Goniec zagrywa na F5. No i moi drodzy, teraz Janek zagrywa posunięcie G6. Można powiedzieć, znaczy to nie jest zły ruch, absolutnie nie. Wszystko tu jest w porządku. Tylko, że. Można by było chyba jednak zagrać bardziej dynamicznie. Okazuje się, że A4 byłoby świetnym zagraniem. E, taki ruch już pokazuje wyraźnie, że za chwilę jakieś, może A3, może B4, może skoczek B4, że tutaj ataki takie istnieją, skoczek B4 i A3 raczej, coś w tym stylu, ewentualnie C5. Chodzi o to, że jak będzie bicie tutaj na C8. To wieża z E na C8, i wszystkie figury są praktycznie gotowe tutaj, żeby atakować skrzydło hetmańskie, tam gdzie znajduje się biały król. No tak nie poszło. g6 ze strony Janka, i teraz Goniec wybił, i Janek spokojnie wybił wieżą z A na C8, co teraz wygląda chyba dobrze z tego względu, że wieża na E, jednak czuje się tutaj też dobrze. Czasami skoczek uderzy z kontrą. No i białe tutaj, przepraszam, czarne tutaj mają dobrą pozycję. Po prostu dobrą. Król B1 tradycyjnie na no, taki ruch zagrać trzeba i jest ten ruch A4. Jest ten ruch A4, to wygląda dobrze, ale moi drodzy, teraz można byłoby się pokusić o inne zagranie, równie silne. Postarajcie się, e, proszę, jak ktoś ma ochotę, zatrzymać materiał i poszukać opcji na fajną grę. Nie jest to jakaś kombinacja, od razu mówię, ale już e, może się podziać bardzo, bardzo fajnie. Otóż, e, mianowicie można zagrać B4 od razu i po skoczek A4 od razu ruszyć C5 pionkiem. No, widzimy, że ten pionek zaraz zagra C4 i będzie nieprzyjemnie, więc białe raczej muszą wybić, skoczek wybija. To wszystko może do końca zostać wybite Hetman D3 i wydawałoby się, że izolowany pionek jest słabością, lecz powierza C8, widzimy dominację czarnych tutaj e, ciężkich figur. E, powierza C1, możemy jeszcze zagrać fajnie, A4, y, no przestrzeni łapiąc ogromną przestrzeń, a po wybiciu Hetman wybija i wolna. Tutaj linia C jest opanowana przez czarne. Pozycja czarnych jest tutaj naprawdę dobra, nic się złego tutaj nie może zadziać. Co dalej można grać? Może przerzucić skoczka, aktywnie jakiś czasem przełomy przechodzą w, ten, w tę stronę. Po Król B1 zagrał właśnie pionek na A4 i. H4. Ten ruch Mamediarowa jest niewypałem. Ale to jest zrozumiałe, gdy zawodnik jest bardzo agresywny na szachownicy. Agresywny z gry niesamowicie, więc ja się nie dziwię, że takie posunięcie zostało zagrane. No i teraz pytanie jest takie, czy zbijamy pionka na G4? No bo świadomie przecież Arcymistrz prawie 2800 nie podstawia tak świadomie pionków. Oczywiście, że zbijamy. Myślimy tutaj, znaczy staramy się pewnie zaufać sobie i nie bać się poświęceń ze strony przeciwnika. Zobaczcie, H5 nastąpiło i Janek z zimną krwią zagrywa G5, nie bojąc się ataków. Czasami w takich defensywnych pozycjach lepiej się gra niż atakujemy, bo tak naprawdę skoczki. Mają mały zasięg, Hetman jest daleko, a tutaj kontra tak zawsze istnieje, więc Janek wziął piona po prostu. E4 ze strony białych, no tu już tutaj wielka noszalancja ze strony właśnie mamedierowa. Pionek wziął tego pionka i skoczek na E4. No skoczki się zbliżyły nieco do obozu przeciwnika, ale nic nie grozi. Janek ładnie zagrywa skoczek B4, skoczek wchodzi do gry. Hetman D2. Skoczek D5 i ten, ten skoczek na D5 stoi tu wyśmienicie. Jasne, że trzeba się czasami obawiać takiego y, posunięcia jak y, skoczek F5, ale widzimy, że tutaj ten skoczek wisi w tym momencie. Powiedzmy, jakby y, dajmy na to, tutaj ta wieża stała na E1 i skoczek by ruszył na y, F5. To zawsze jest taki ruch jak Hetman F8. I tu wszystko myślę, że się broni. Ewentualnie Hetman E6. To jest kwestia, oczywiście, jak to y, w danej sytuacji będzie wyglądało. Właśnie wieża zagrywa na E1 w tym momencie. Y, i Hetman kulturalnie na d7 nie wpuszczając skoczka na f5. Tutaj taki ruch skoczek na c5 również by istniał, ale hetman d6 i tu się wszystko generalnie trzyma. Jakiś hetman f4 grozi z redukcją figur po stronie czarnych, byłoby to na pewno lepsze. Po tym posunięciu Mameliarów zagrywa sobie po prostu A3. No, ataki chyba się skończyły w tym momencie. Ten ruch pokazuje wyraźnie, że ciężko atakować tutaj białymi, czarne stoją tutaj bardzo dobrze w tej sytuacji i Janek zagrywa F5. Kluczowy ruch, bardzo ładny, odbiera pola skoczkowi przede wszystkim. Pionek więcej, do utrzymania ta pozycja jest na pewno skoczek na C5. No i teraz sprytnie oczywiście Hetman H7 z jakimiś tam opcjami fajnego szacha, szach z odsłony. Takie taktyczki małe są zawsze miłe dla oka. Król oczywiście ucieka do rogu i skoczek z g4 zagrywa na e6. Dlaczego ten skoczek się cofa? To jest dobre posunięcie oczywiście. Ten stoi świetnie, ten też przy królu będzie stał dobrze. Tam na siłę nie ma co zbijać, znaczy atakować oczywiście pion więcej spokojnie, spokojnie tutaj tymi figurami sobie gramy. Hetman na D3 i F4 i zauważmy teraz Janek próbuje wymiany hetmanów, co by znacznie ułatwiło grę. Ale skoczek zagrywa na F5, i jednak tej wymiany Hetmanów jeszcze nie ma. Na co nasz najlepszy arcymistrz tutaj odpowiedział zagraniem skoczkiem na G4. Z powrotem skoczek łapie tutaj oddech, broni przede wszystkim też na H6, atakuje na F2 i wygląda to dosyć dobrze. Skoczek na D6. No i w tym momencie tutaj następuje szereg wymian. Wygląda to groźnie, lecz no zobaczcie, widełki, wygląda groźnie, lecz to wszystko jest bardzo upraszczane poprzez. Hetman. D3, Skoczek D3 to są jedyne ruchy, wymiana oczywiście, wieża wybiła i wieża zagrywana F8. Jest już grać łatwiej. Mata dać ciężko. Pionek więcej. No i teraz kwestia jak to tutaj wykończyć. Czy w ogóle się Jankowi to uda. Moi drodzy wieża zagrywa na E6. No agresywnie do samego końca widzimy. Mamediarow próbuje. Naciska na oczywiście pionka. Tutaj jakieś F3 może będzie groziło. I wieża zagrywa na F6. Próba wymiany. Moi drodzy mimo wszystko w tej sytuacji Janek mógł zagrać lepsze posunięcie. Ja myślę, że po partii na pewno taki ruch widział i to jest ruch F3. O co chodzi w tym posunięciu? Przede wszystkim pionek zbliża się bliżej do pola przemiany. No ale jeszcze na drodze jest pionek F2, więc jak tego pionka F2 spróbować zbijać. Zauważmy też tutaj, że skoczek broni tego pionka. No i wystarczy skoczkiem zagrać za chwilę na F4, wymienić obrońcę punktu F2, zbić pionka właśnie na F2. No, i wygrać. No, myślę, że to jest dosyć proste i, e, i klarowne. Po tym ruchu na przykład król B1, skoczek F4. Po wybiciu e, sprawa jest łatwa. Tego pionka po prostu e, zbijamy. A czasami, nawet jak skoczek zagra na E4, to zwyczajny król F7 i wieża ma problemy. Skoczek ma problemy. No, tak e, nie poszło. Wieża zagrała na F6. Również dobre posunięcie, oczywiście. E, wieża nie wymieniła. Rzecz jasna dała szacha. Wieża F8. Tutaj z powrotem wieża zagrała. No i mamy ten ruch oczywiście F3 zagrał, bo powtarzać przecież wieżą na F6, na F8 nie będzie. Chcę wygrywać. Skoczek zagrał na E5, moi drodzy. Szybka wymiana pionek, wymienił tutaj na E5 i skoczek F4. Skoczek atakuje wieżę. Jest podstawienie piona, lecz wzięcie tego piona tak naprawdę niczym dobrym by się nie skończyło z tego względu, że jak pionek by został wzięty, to król G7 bierze, jest bardzo ciasno. Po takim ruchu wystarczy zwyczajnie wymienić tutaj te figury, te pionki i figury, i to jest zwyczajnie no, wygrana pozycja skoczkówki. Jak pionkówki, ten pionek jest już do wzięcia za chwilę. I marsz pionów decyduje generalnie przewaga ogromna by była. Skoczek F4 i wieża zagrała na E7, i w tym momencie nastąpiło G4. Ruch, który daje już tutaj ogromne możliwości zwycięstwa w tej partii, z tego względu, że grozi G3, przełom i ten pionek za chwilę będzie sobie dochodził. Skoczek E4 broni, broni jednak biały w ten sposób, lecz tylko na moment. Tutaj zobaczcie Janek spokojnie. Pionka na H5 wziął, wieża zagrała na D7 i G3. W tym momencie Janek zwyciężył w tej partii. Jarów poddał grę z tego względu, że jak będzie wybicie, to po prostu pionek zasuwa figura więcej. Realizacja przewagi jest bardzo prosta, a jeżeli na przykład wieża by zagrała sobie na D1, to mamy ruch G2 i wieża musi być wiecznie przyklejona do pola G1, ale plan jest prosty. Skoczek F4, skoczek E2 dorabiamy, dorabiamy Hetman lub zasuwamy pionkiem na maksa. Zresztą to jest już proste. Gratulujemy Jankowi, no zwycięstwo z tak silnym zawodnikiem Na pewno dodam mu skrzydeł, życzymy powodzenia A wam dziękuję serdecznie za uwagę, trzymajcie się zdrowo, cześć